Okej, witajcie moi drodzy, moi mili widzowie, subskrybenci, pozdrawiam was wszystkich. No cóż, nadszedł czas, aby wymienić olej. Będę po raz pierwszy w nim wymieniał olej, samodzielnie. Cały czas chodziłem na serwisy, jeździłem, ale już ten okres tak jakby się skończył, tak więc postanowiłem sobie sam tym razem ten olej wymienić. Dlatego się przygotowałem mniej więcej trochę narzędzi, bo tutaj będę też od razu naciągał łańcuch sobie i tego typu, tak więc będzie potrzebny olej. Ja tutaj użyję Motula akurat. Wyczytałem w książeczce serwisowej, że jeśli się wymienia filtr, to trzeba litr 200 wlać. Jeśli tego filtru akurat się nie wymienia, bo tam chyba się wymienia go co drugi raz, to wystarczy litr wtedy wlać. Dokładnie nie wiem. Ja wymieniam filtr, z filterkiem wymieniam, bo nie wiem kiedy ten filterek był tam w środku w sumie wymieniany, ponieważ był on serwisowany. Tak więc się okaże. No, jakiś tam papier toaletowy na przetarcie, bo skończyły mi się serwetki. Trochę tutaj sobie zrobię miejsce. I z tej perspektywy jakoś zobaczę, co tu się będzie działo. Co to za gówno tam jedzie akurat? Dobra, ten zaworek z olejem jest gdzieś z tamtej strony. Uważaj, żeby uszczelki nie zgubić. Ok. O, wygląda tak. Ciekawe jak ten olej będzie wyglądał w ogóle. Czy on będzie taki uwalony jak... Jak to się mówi, jak z silnika diesla. Jak to ktoś mi kiedyś napisał przy wymianie oleju w Dailymie. Że wygląda normalnie jak diesla. Nie wiem, mam nadzieję, że olej nie będzie tak czarny, no ale to się zaraz okaże. Dobra. A więc smykam na tą stronę. Myślę, że to jakoś będzie widać. Tutaj jest ta niewielka śrubeczka, przez którą sobie ten olej spuszczę zaraz. Tylko dopasuję sobie numer. Jaki my tu mamy? Trzynastka, może trzynastka? Tak, trzynastka, dobra. Zobaczymy, co się kryje w środku. Jak odkręcę. Poszło. Nawet nie było jakiejś tragedii. Jakby co, to silnik już jest rozgrzany. Byłem się trochę przejechać na szybko. Olej trzeba zawsze wymieniać na rozgrzanym silniku. Chodzi o to, żeby olej był w jak najbardziej płynnej konsystencji, a nie taki gęsty, lepki, nie? Trochę jest wiatr, kurde, nie chciałbym tutaj sobie podjazdu zalać. O, to takie długie. To takie długie jest. A. To ciekawe. Taki filterek. Jakby. Dobra. Kurczę, zapomniałem. Idę po ten papier. Za chwilę sobie to ładnie oczyszczę. Widać, że filterek jest
bardzo czysty, nie ma żadnych opiłków w środku. No wiadomo, no też nie może już być opiłków, tak? Ten motocykl ma przejechane 20 tysięcy. No, niebawem będę zresztą filmik nagrywał właśnie. Tylko tak trochę mi schodzi. Jak co tu się podziało przez te 20 tysięcy kilometrów. Także jest, no wiadomo, jest mega dotarte, wszystko już jest tak porobione, że tutaj nie powinno być żadnych opiłków, nawet najmniejszych. No cóż, no fajnie, filterek jest, wszystko jest. Poczekam, niech ten olej tutaj się ładnie odleje. I przechodzę zaraz na drugą stronę, tam się pobawić, bo tam jest filtr do zrobienia. Do wykręcenia i zobaczę, z czym to się będzie. Z czym to się będzie wiązało. Tak. No to wracam. Oczywiście zapomniałem śrubokręta jednego. Tak, jakby inaczej. Ale trudno, będę musiał sobie poradzić kluczami. Jaki to rozmiar. Okej. Wszystkie śrubki ładnie ruszyły. O, to super. Teraz Michę z... O kurde, sorry. Papier podleciał. Teraz Michę z olejem na tą stronę. I odkręcamy filterek. O ludzie, cieknie mi tutaj po rurze. Tego sobie trochę nie przewidziałem. A trudno będzie, trzeba to dobrze powycierać. Bo jakbym tak później odpalił motocykl z takim olejem na rurze, to no, smród, nie? Nieziemski. Kurde, przydałby się na ten śrubokręt. Takie jakieś sprężynie widzę. Coś tam odsprężynowywuje. Mówię, ja nie oglądałem na YouTubie żadnych filmików, jak kto co tutaj robił, dlatego też tak za bardzo to wszystko stało dla mnie po prostu niespodzianką. O. Dobra, tu już wiem, co odsprężynowało. Tu jest taka sprężynka. Zaraz to sobie wszystko ładnie wyczyszczę. Od razu. Jestem ciekaw, jak ten filtr będzie wyglądał, bo trochę ciężko miałem. Chciałem filtr kupić pod Benka, pod Benelli BN, i wszędzie generalnie te filtry są bardziej pod ten, pod motocykl, jakoś nazywał, Benelli TXT, jakoś tak, ale podobno to jest ten sam model silnika, tak więc te filtry powinny pasować. No tu mam HF112 filtr i on niby tutaj jest pod tego Benka, pod mojego Benelli. Filtr wygląda tak. Generalnie to jest taka uszczelka. No zobaczymy. No zajechany trochę jest, nie? Nie wiem. No dobrze, że go będzie wymienić. Filtr generalnie wygląda bardzo podobnie. Jedyne co to tak, no... Ta uszczelka, nie? Tam jest w środku uszczelka. Teraz nie wiem, czy tą uszczelkę powinienem... wyjąć. Czytałem gdzieś na forum, że tą uszczelkę ludzie wyjmują ze środka. Ona tutaj niby nie jest potrzebna. I że to takowy niby filtr powinien tam wejść do środka.
No dobra, jakoś to tutaj jest. Sprawdzę jeszcze raz sobie z tym, że tak samo wystaje, tak samo. No dobra, więc tak zrobię. Dam do środka filtr bez tej uszczelki, tylko sobie tam w środku trochę jeszcze przetrę. Delikatnie, żeby tej uszczelki tam nie naruszyć. Poza tym to tu wygląda ładniej, czyściutko. Tutaj uświniłem z tego oleju na maksa. Dobra, olać. Wkładamy nowy filterek. Ta sprężynka nawet tu się tak dość fajnie trzyma, nie trzyma, nie wiem. O. No, ale czuję takie naprężenie, tak więc nie powinno być żadnego problemu z dociśnięciem filtra tam do końca, do tej uszczelki. Bo ten filtr jakby ma troszeczkę głębszy ten dołek. Teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tylko tak sobie wstępnie tutaj to dam. O, ten tutaj, ten taki dołek, że tak powiem, to tamten filtr ma troszeczkę głębszy ten dołek, te wcięcie w środek. Dlatego zastanawiałem się, jak to będzie z tym naprężeniem, ale jest spoko. Sprężyna daje radę, widzę to. Kurde, przydałby się ten śrubokręt. No ale nie mam. A że nie chce mi się wracać do domu specjalnie, tylko po to, żeby go wyciągnąć. To jest jak jest. Ok. Lekko z czuciem dociskamy. Trzeba uważać, żeby nie spieprzyć sobie gwintów, nie? Nigdy tutaj w tym, bo to później tylko więcej problemów. Jeszcze raz przeczyszczę. No dobra. To teraz powrót na tył. Przeczę trochę kamerę. I do sekcji tej oto tutaj. A, tak już znowu. Ogólnie jedyne, co tak mogę od razu stwierdzić, to że jest tutaj dość bardziej dostępna, prostsza wymiana jest tego oleju i wszystkiego niż w Daylimie. No i na pewno prościej. Tam jest największy problem w Daylimie tutaj jest odkręceniem śruby właśnie i że później je wkręcenie z powrotem z tą cholerną sprężyną, która nie zawsze się układa tak, jakbyśmy chcieli. A tutaj jest to no akurat bajecznie proste. Dobra, też z czuciem. Okej. I znowu powrót. Zobaczę, jak tam bateria. A cóż, teraz zostało mi tutaj tylko wlać olej do środeczka. Otworzymy tego motula. Zobaczysz, z czym to się gryzie.
Jakiś taki kurde czerwony ten olej. Zobaczymy. Czerwone na maksa. Przydałby się jakiś kurde lejek mały. Chyba sobie pokombinuję na przyszłość. Bo tak jak na przykład w Castrolu, który zawsze lałem do Dailima, to tam ten dzióbek jest taki dość wąski. To tutaj to jest kurde dość szerokie. Nie mogę tego wsadzić do środka. No i co? Litry 200 powinien wejść. Okej. Wymieszam drugi. Teraz tak 200 ml. A jest tutaj podziałeczka. Czyli na 800 muszę się zatrzymać. Dobra, lejemy. Dobra, sprawdzę. O, jeszcze. Pamiętajcie, że jak przelejecie olej, to będzie to poznać po tym, że będzie wam po prostu wyciekać na uszczelkach. Także więc jak będziecie mieli gdzieś tam jakieś uszczelki i tak dalej, będziecie mieć takie mokrawe. Czy z drugiej strony będzie wam się tak trochę silnik pocił, no to to prawdopodobnie po prostu przelany macie olej. I tyle. Jeszcze minimalnie. No i myślę, że gitara według pomiarki litr 200 oleju został umieszczony w zbiorniku. Już to będzie widać poziom. Różowiutki, taki ten czerwoniutki, taki olej. Pierwszy raz używam tego, kurczę, powiem wam, Motula. No, nie wiedziałem, że on jest taki czerwony. No ale bez znaczenia, nie? Wiadomo. Olej to olej. No i to by było. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Szybka, no może nie tak bardzo szybka jakbym chciał, ale dość szybka podmianka, moja pierwsza podmiana, no chwilę odczekam, tak z 50 minut i będę rozgrzewał silniczek, dam mu tak sobie parę minut popracować, żeby ten olej tam się dobrze rozprowadził. No a w międzyczasie sobie po prostu naciągnę łańcuch, ale tego już nie będę pokazywał. Co tu pokazywać z naciągania łańcucha? Proste jak diabli. Także trzymajcie się. Mam nadzieję, że filmik wam się tam do czegoś przyda albo się podobał. I próbujcie sami. Tak jak ja, teraz już motocykl po gwarancji generalnie to można jechać na grubo. Trzymajcie się. Hej.